Zastanawiacie się, jaką szkołę wybrać? Jest takie miejsce dla Ciebie. Szkoła, która da Ci zawód, maturę i przyszłość. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Michała Drzymały w Brzostowie mieści się w zabytkowym pałacu, odrestaurowanym i przygotowanym specjalnie pod kątem potrzeb uczniów. Budynek leży w sercu pięknego, tętniącego życiem parku. Szkoła położona jest na obszarze Doliny Noteci, której walorem jest dobrze zachowany kompleks ekosystemów typowych dla rzeki Niżowej. Pani sekretarz szkoły zajmuje się administracyjną stroną edukacji. Stanowisko dyrektora piastuje absolwent naszej szkoły, pan Dariusz Kujawski, jak nikt inny rozumiejący współczesną młodzież. W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera. Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w małolicznych grupach. Żadna z klas nie liczy więcej niż 24 osoby, a średnia liczba to 12 uczniów w zawodzie. Klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych posiadają niezbędne zaplecze dydaktyczne i zaawansowany sprzęt multimedialny, a same zajęcia prowadzone są w nowatorski i ciekawy sposób. Do najbardziej lubianych należą lekcje w pracowni multimedialnej, w której uczniowie sami aktywizują przebieg lekcji. Przez zastosowanie wiedzy w praktyce zgłębi się na zajęciach teoretycznych. W bibliotece otrzymasz darmowy zestaw podręczników do wszystkich klas. Pozyskasz informacje do zadań domowych, a obszerny księgozbiór zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających czytelników. Pobyt w internacie jest alternatywą dla uczniów mieszkających w dużej odległości od szkoły, zmniejszającą miesięczne koszty związane z utrzymaniem. Opłata za internet obejmuje tylko i wyłącznie koszty wyżywienia i nie przekracza więcej niż 160 zł. Pokoje są dwu- i trzyosobowe ze stałym dostępem do Wi-Fi. Posiłki serwowane w stołówce zaspokoją gusta najbardziej wymagających smakoszy i poszerzą horyzonty kulinarne. Każdy uczeń posiada swoją, zamykaną na klucz szafkę. Zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają się w pracowni wyposażonej w taki sam sprzęt, jaki jest używany we współczesnych restauracjach. Płyty ceramiczne, piec konwekcyjno-parowy, schładzarkę szokową, termomiks, ciśnieniowe ekspresy do kawy, kombiwar, malaksery i wiele innych. Pracownia zaprojektowana jest zgodnie z wymogami HACCP. Indywidualne stanowiska pozwolą Ci lepiej poznać tajniki zawodu i perfekcyjnie przygotują Cię do zdania egzaminu zawodowego. W pełnowymiarowej sali konsumenckiej, będącej wiernym odwzorowaniem lokalu gastronomicznego, uczniowie zdobywają szlify kelnerskie. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł zdobyć ciekawą pracę w przyszłości w charakterze specjalisty do spraw zdrowego żywienia, kierownika lub menadżera zakładu gastronomicznego, dietetyka, organizatora cateringu i imprez okolicznościowych, kelnera, someliera, kucharza czy przedstawiciela handlowego w firmach produkujących sprzęt gastronomiczny. Kształcenie specjalistyczne w zawodzie technik rolnik obejmuje działy: produkcja zwierzęca, roślinna oraz mechanizacja rolnictwa. Posiadanie przyszkolnego gospodarstwa z żywym inwentarzem pomoże Ci zapoznać się z hodowlą poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Zagadnienia z produkcji roślinnej nierozerwalnie związane są z wykorzystaniem sprzętu rolniczego. Uprawa roli, przygotowanie nasion, pielęgnacja roślin z nawożeniem oraz zbiór plonów wykonywane są przez uczniów z użyciem szkolnego sprzętu renomowanych firm. Będziesz miał możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T, pokrywając jedynie koszt egzaminu i badań lekarskich. Praktyczna część szkolenia prowadzona jest autem marki Renault Clio.
Szkoła to nie tylko nauka, to także rozwijanie swoich zainteresowań i miłe spędzanie czasu. Dzięki współpracy ze stadniną w Dobrzyniewie posiadamy konie do jazdy rekreacyjnej, a nasi uczniowie odnoszą sukcesy w jeździe sportowej. Zajęcia dodatkowe obejmują także warsztaty malarskie. Dziewczęta chętnie skorzystają z zajęć fitness. Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną siłownię. Będziesz miał również możliwość rozwijać z nami swoje pasje sportowe w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych. To jest rzut oszczepem, pchnięcie kulą. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, jako jedyna szkoła w powiecie i północnej Wielkopolsce, działa pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, dbającego o najwyższą jakość kształcenia, wyposażenie placówki i rozwój uczniów. Szkoła wyjątkowa, dla wyjątkowych ludzi.